Rażące słońce w najbliższym czasie będzie osłonięte parawanem z chmur, czasem niegroźnych, ale czasem deszczowych. Aktualna prognoza już teraz, Ula Matysiak. Witam Państwa. Ciepło, bo właśnie ciepłe i całkiem przyjemne powietrze polarnomorskie napływa do nas teraz z południowego zachodu, a Polska nadal znajduje się pomiędzy dwoma układami. Pierwszy z nich to obszar niskiego ciśnienia rozciągający się od Wielkiej Brytanii aż po Skandynawię i to właśnie pod jego wpływem jest obecnie rejon Pomorza. Drugi układ, który może dać o sobie znać, to słaby klin wyżowy ciągnący się od Atlantyku. Od czasu do czasu w naszej strefie przemieszczać się będą fronty atmosferyczne, które mogą trochę w pogodzie namieszać. Sprawdźmy, jak zapowiadają się wieczór i noc. Zachmurzenie raczej będzie całkowite. Z zachodu przesuwać się będą powoli delikatne opady deszczu i mrzawki. Wartości na termometrach nie przekroczą 17 stopni. Wiatr natomiast chwilami może być dość silny. Poza tym ciśnienie będzie powoli spadać. Teraz mamy 1012 hektopaskali. To całkowite zachmurzenie, o którym już wspomniałam, utrzyma się także jutro, z tym, że na jakieś nieduże przejaśnienia możemy liczyć i co najważniejsze, w ciągu dnia nie będzie padać. Dopiero wieczorem może pokropić słaby deszcz. Temperatura idealna, nie za gorąco, nie za zimno, od 21 do maksymalnie 24 stopni. Nadal będzie spadać ciśnienie. W południe wyniesie już 1008 hektopaskali. Utrzyma się niestety dość silny wiatr i da o sobie znać także na morzu. Nawet 7 stopni w skali Beauforta odnotujemy nocą. Kierunek wiatru południowo-zachodni i taki pozostanie przez najbliższą dobę. Przed nami jeszcze druga połowa weekendu. Mam nadzieję, że spędzają go Państwo leniwie. Udanego odpoczynku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.